Piotr Wójcik, dzień dobry. Dziś moim gościem jest dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta to jest temat, który nam towarzyszy już od dłuższego czasu. W Sejmie prace nad tą ustawą zostały wstrzymane w lutym. Wrócą może w marcu, może w kwietniu. Nic konkretnie się nie mówi, kiedy dokładnie miałyby te prace być wznowione. Sprawa się ewidentnie przeciąga, jak to odbija się na z jednej strony bezpieczeństwie y, pracy lekarzy, a z drugiej strony, ten, strony też na bezpieczeństwie leczenia y, 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 widzianym z punktu widzenia pacjenta. No, prace nad ustawą o jakości przypominają taki brazylijski serial, telenowele, szybkie zwroty akcji. Ta ustawa ma przejść, ma nie przejść. W trakcie prac legislacyjnych składane są poprawki chyba do każdego artykułu, y, który w tej ustawie został zawarty. Fakt jest jeden, do Sejmu trafił projekt ustawy w mojej ocenie niedopracowany, który wymagał licznych poprawek. Takie poprawki również my jako samorząd lekarski zgłaszaliśmy, a ten projekt, który jest na stole, on nie wyczerpuje nie tylko nadziei i aspiracji yy, środowisk medycznych, ale nie wyczerpuje... Tego, do czego ta ustawa powinna służyć, to nie jest ustawa o jakości i bezpieczeństwie leczenia w tym kształcie. Wymaga naprawdę licznych poprawek i liczymy na to, że prace nad tą ustawą będą przedłużone, a tak naprawdę, że wróciłaby ona do Ministerstwa Zdrowia i tam była po prostu poprawiana. Mhm. No właśnie, czy ona wymaga poprawek, czy z Waszego punktu widzenia napisania od nowa? No bo nie jest tajemnicą, że lekarze dali swoją propozycję ustawy, no i na ile ona różni się od tego, co. Chce procedować ministerstwo, na ile ona też się różni yy, od tego, co było przedmiotem na przykład konsultacji społecznych wcześniej. My chcielibyśmy, żeby źli lekarze mogli być karani za zaniedbania, a dobrzy lekarze nie mieli się czego obawiać w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia niepożądanego albo nie dającego się przewidzieć yy, powikłania. Ustawa, która jest dzisiaj na stole idzie w zupełnie drugim kierunku. Wyobraźmy sobie lekarza, który nie wychodzi badać pacjenta, bo mu się po prostu nie chce. Ale zgłasza ten fakt do rejestru zdarzeń niepożądanych, wtedy według ustawy pana ministra zdrowia może on liczyć na maksymalne złagodzenie kary. My się z takim podejściem zupełnie nie zgadzamy. Z drugiej strony, ten dobry lekarz, który się myli, on i tak trafia do sądu, jest przeczołgany przez prokuraturę, odbywa się nad nim cały sąd i generalnie. Cała atmosfera, która służy pokazaniu tego lekarza jako przestępcę, zamiast zmobilizować yy, tego lekarza do tego, żeby się uczył, a szpital stał się bezpiecznym miejscem, nasz projekt ustawy idzie w zupełnie drugą stronę. My mówimy wprost, lekarzu, jeżeli błąd jest rażący, niewymagający wymagający wiedzy specjalnej, czyli jak w moim przykładzie, jeżeli nie wychodzisz do pacjenta i go nie badasz, to powinieneś podlegać prokuraturze, sądowi i bezwzględnemu karaniu za po prostu zwyczajne zaniedbanie. Ale jeżeli jesteś dobrym lekarzem, dochodzi do zdarzenia, Niepożądanego, powinieneś mieć zniesioną odpowiedzialność karną właśnie po to, żebyś mógł rano wstać. Pójść do szpitala, na odprawie powiedzieć: Słuchajcie, doszło do zdarzenia, analizujmy to, uczmy się, gdzie jest w tym wszystkim pacjent. Niech on jak najszybciej będzie miał kompensację. Nie zamiatajmy już pod dywan. Wyjdźmy na światło dzienne z tym błędem i po prostu go analizujmy. Dlatego nasza ustawa służy dobrym lekarzom, a karze tych złych. Ustawa ministerialna, w mojej ocenie, idzie dokładnie w odwrotnym kierunku, dlatego nie można tutaj mówić ani o jakości, ani o bezpieczeństwie. Wydaje się, że względy polityczne zdominowały dyskusję, tą ministerialną, rządową. Na temat ustawy o jakości i ona nie nadaje się i nie przystaje do standardów zachodniej Europy. Europejczycy, Unia Europejska mówi wprost, jeżeli chcemy mieć rejestr zdarzeń niepożądanych, to lekarze nie mogą być zagrożeni sankcjami za to, że będą takie zdarzenia zgłaszać. Tymczasem dzisiaj pytamy, czy jeżeli lekarz zgłosi zdarzenie niepożądane, to prokurator będzie miał łatwiej, bo wejdzie do tego rejestru i zobaczy i potraktuje tę ustawę jako samodonos. Dzisiaj to ustawa o rejestrze fold. -fold albo o, o winie, a my chcemy o systemu bez orzekania o winie, systemu, który w centrum będzie miał pacjenta. Czyli no fault. To bardzo ważny wątek w tej dyskusji. Reguła, tak jak Pan mówi, która nie y, służy zupełnemu wyłączeniu odpowiedzialności, ale ma ona zachęcać do tego, żeby lekarze rzeczywiście zgłaszali działania niepożądane. Ja mm, jakiś czas temu rozmawiałem z ekspertami w dziedzinie lotnictwa o Waszej, yy, 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 o waszej ustawie. No i ten ekspert powiedział, że jeżeli lekarze będą się bali zgłaszać te zdarzenia, to to nie zadziała. Też mamy takie y, wrażenie, dlatego apelujemy do ministerstwa i do rządu o to, żeby zmieniono tą ustawę, skorzystano z doświadczeń, na przykład tych z lotnictwa, wzięto pod uwagę naszą poprawkę. Wtedy cała ustawa miałaby rację bytu. Jeżeli rzeczywiście będziemy na tym wczesnym poziomie y, mieli upośledzony system zgłaszania zdarzeń niepożądanych, no to tych zdarzeń po prostu nie będzie, nie będziemy mieli z czego się uczyć. Myślę, że wielu politykom, którzy nie są lekarzami, brakowało do tej pory wyobraźni na temat tego, jak wyglądają codzienne dylematy, w pracy lekarza. Dlatego rozpoczęliśmy kampanię ratowanie życia to nie jest przestępstwo. Nagraliśmy film z udziałem aktorów takich jak pani Katarzyna Dobrowska, pan Tomasz Kot po to, żeby pokazać taką realność i to, że lekarze zamiast myśleć o dobru pacjenta często muszą również myśleć o tym czy są bezpieczni z prawnego punktu widzenia a to jest totalne zaprzeczenie tego czego byliśmy uczeni na studiach rzeczywiście ta kampania jest takim sposobem na dotarcie do ludzi bo to przecież pacjentów tak naprawdę y, dotyczy cała ta sprawa i również atmosfery którą wytworzono bo zwróćmy uwagę że jest jedynie garstka lekarzy którzy trafiają do sądu a jeszcze mniej jest skazywanych w tej chwili uruchamiamy wielki aparat państwa żeby rozpoczynać sprawy prokuratorskie, które potem kończą się uniewinnieniem lekarza. To marnotrawstwo pieniędzy, marnotrawstwo zasobów, marnotrawstwo czasu lekarzy, którzy ten czas spędzają w prokuraturze czy sądzie, a jednocześnie stworzenie atmosfery. Ja dzisiaj miałem od rana zajęcia ze studentami i rozmawialiśmy o tym, jak oni postrzegają system, do którego dopiero wchodzą. Oni powiedzieli, no nie ma zajęć, na których ktoś z... Asystentów nie straszyłby nas, nie mówił o tym, jak się zabezpieczyć przed prokuratorem, jak postępować dla prokuratora, i sami oni powiedzieli: Mamy już tego dosyć. My wybraliśmy studia lekarskie, myślimy o tym, jak leczyć, a jesteśmy na szóstym roku i ostatnie trzy lata uczymy się właściwie, jak zachować bezpieczeństwo prawne. To jest zupełne zaprzeczenie i to są młodzi ludzie pełni ideałów, słuchają, zadają mnóstwo pytań, ale część z tych pytań to jest właśnie, jak nie trafić za kratki, kiedy słyszą ode mnie, za kratki nie traficie, bo to nie chodzi o to, że jest duża liczba skazywanych lekarzy, tylko, że stworzono ogromną atmosferę i prawdopodobnie traficie do prokuratury jako świadek w tej czy tamtej sprawie, to oni reagują na to, no tak, ale my nie chcemy być traktowani jak przestępcy. Niektórzy mówią nawet o tym, że oni czują na sobie tak naprawdę presję tego, że ktoś cały czas obserwuje ich każdy ruch i że są jak saper, tu nie ma miejsca na błąd, bo za chwilę prokuratura, sąd i tak dalej. Gubi się gdzieś to lekarskie powołanie, gubi się misja, gubi się radość z wykonywania zawodu, gubi się przede wszystkim pacjent, a zostaje takie odium y, prokuratury, zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. I wiem i widzę po, po tych studentach, z którymi dzisiaj pracowałem, że byłoby im dużo łatwiej, gdybyśmy odrzucili w ogóle tę warstwę prokuratorską, mówili o odpowiedzialności za pacjenta, jego najlepszym, y, najlepiej przestrzeganym interesie, a nie y, przeplatali tę opowieść y, historiami o tym, kiedy wejdzie prokurator albo co zrobić, żeby nie wszedł. To jest nieporozumienie. No właśnie, przestępstwem nie jest leczenie, nie jest też ordynowanie leków, a zwłaszcza tych leków, które są refundowane. No, tymczasem mamy do czynienia z głośną ostatnią sprawą. Chodzi o zakwestionowanie refundacji na jedno z mlek modyfikowanych u części pacjentów. W efekcie lekarze boją się tego, że będą musieli bardzo duże sumy zapłacić, bo ta refundacja została cofnięta. Ministerstwo Zdrowia zapowiada tymczasem, że opracuje taki mechanizm, który pozwoli, automatycznie przypisywać ten poziom odpłatności. No pytanie, no bo ustawa refundacyjna już od paru lat funkcjonuje, czy trzeba było czekać y, aż do takich... Y, Sprawno ostrzu, noża, żeby to wprowadzić? No, doszło do kuriozalnej sytuacji. Narzucono na nas obowiązki administracyjne, których nie chcieliśmy i przeciwko którym protestowaliśmy, a teraz jeszcze za wykonywanie tych obowiązków nas się każe jako lekarzy. My jesteśmy lekarzami, my chcemy leczyć, brać pod uwagę kwestie medyczne, a nakazano nam uczyć się refundologii, bo tak dzisiaj trzeba nazwać tę naukę o tym, jaki preparat jest w jakich wskazaniach refundowany i jaki jest poziom odpłatności. Generalnie doprowadzając całą sytuację do absurdu, ustawa refundacyjna w tym kształcie obowiązuje rzeczywiście już od kilku lat, domagaliśmy się właściwie od początku jej istnienia, żeby tę część przerzucić na przykład na administrację albo na narzędzia teleinformatyczne. Myślę, że dzisiaj system teleinformatyczny jest tak zaawansowany, że nie ma miejsca na to, żebyśmy słyszeli wymówki, że się nie da, że nie można. To bardzo proste. Wystarczy, żeby lekarz określił, Chorobę, czyli postawił diagnozę, a system sam po wieku, po płci, po diagnozie powinien no właśnie, prosto dobierać refundację. Zwracałem również uwagę w piśmie do Najwyższej Izby Kontroli na to, że brak takiego systemu naraża skarb państwa na straty, bo jeżeli dzisiaj pozwalamy na to, że za system, który mógłby być automatyczny, odpowiada człowiek, który robi błędy, to te błędy tak naprawdę obciążają odpowiedzialnością tego, kto nie wprowadził systemu informatycznego, a to jest kilka milionów złotych rocznie. Nie powinniśmy w ogóle. W ogóle myśleć o refundacji preparatów. Nigdy tego nie chcieliśmy. Powinno to na, jak najszybciej zostać zdjęte z lekarzy. Obowiązki administracyjne należą do administracji i ona powinna się tym zająć. No, bo znów wracamy do pacjenta. Dziś realia są takie, że u jednego lekarza ktoś dostanie lek wypisany na ryczałt za 3,20, go wykupi a y, u innego lekarza, który będzie się obawiał tego, że ktoś mu cofnie refundację, ten lek dostanie na 100% i będzie musiał na przykład za niego zapłacić 180 zł. I bardzo często zdarzają się takie dyskusje, panie doktorze, a ja przecież dostawałem ten lek na 3 zł, ale zmienił się słownik refundacyjny, ale y, to było tak, że tamten lekarz zaryzykował i po prostu popełnił błąd w refundacji, a ja takiego błędu popełnić nie chcę, bo zostanie to na mnie nałożone i tak naprawdę to lekarz pacjentowi ten lek Zafunduje, proszę zobaczyć, jak to jest y, dziwnie skonstruowane prawnie. Pacjenci mają, lekarze mają płacić za nienależną refundację, ale przecież tak naprawdę te pieniądze otrzymał pacjent. Mhm. Czyli. Y, De facto, myślę tutaj o tym, jak bardzo niesprawiedliwy jest ten system. My nie przysposobiliśmy się na tym, że komuś daliśmy lek za 3 zł na recepcie czy, czy za 10. Tymczasem, my mamy zwracać te pieniądze, czyli mamy kupować lek naszym, naszym pacjentom. To jest System jest tak dziś poplątany, jest tak głębokim nieporozumieniem, że lekarze mają to robić, że bardzo dobrze, że ministerstwo odpowiedziało wreszcie na nasze apele i na walkę środowiska lekarskiego o to, żeby automatyzować ten system. Zobaczymy, co wyniknie z pracy zespołu, ale jestem dobrej myśli, bo już najwyższy czas na to, żebyśmy przestali o refundacji w ogóle rozmawiać. Mm. No pozostaje jeszcze kwestia m, samego kształcenia lekarzy. Wiemy, że kadra się starzeje, że część lekarzy też wybiera życie na emigracji. I pytanie, czy dobrą drogą jest to, co teraz się dzieje, czyli uruchamianie kierunku lekarskiego na kolejnych uczelniach niemedycznych. To jedna y, strona medalu, druga no to po prostu zwiększenie limitu przyjęć. Ten, te, te limity zwiększyły się w ostatnich latach znacznie. Należy kształcić kadrę medyczną w warunkach uniwersyteckich, w warunkach akademickich, z kilku powodów. Po pierwsze, lekarz uczy się poprzez doświadczenie. Czyli my musimy pracować w trakcie studiów w szpitalach o wysokim stopniu referencyjności, bo tam trafiają pacjenci wysokospecjalistyczni. System działa tak, że ze szpitala pierwszego, drugiego poziomu, jeżeli pacjent jest problemowy, wymaga szerszej diagnostyki, to trafia do tego szpitala trzeciego stopnia referencyjności. Tam student może zobaczyć pacjenta i całą jego diagnostykę i leczenie, co zostaje mu w głowie na całe życie. I nawet kiedy potem pracuje w szpitalach o niższym stopniu referencyjności, ma tę wiedzę, wie, jeżeli nie może przekazać pacjenta, jak do tego pacjenta podać. Odejść, jak go leczyć? Nie boi się leczyć. Druga sprawa, lekarz powinien być kształcony w tym miejscu, w którym może obserwować, jak tworzy się naukę. I to naukę na dobrym poziomie, również po to, żeby potem stawić czoła fake newsom, które są dzisiaj. A jest ich zalew i pseudo nauki, pseudo badań naukowych jest całe mnóstwo. Lekarz, który nie widział, jak naprawdę robi się naukę, jakie można popełniać błędy, jakie są wymogi tego, żeby napisać dobrą pracę naukową, nie jest w stanie tego zweryfikować. Myślę, że doświadczenie jakość nauczania, przekrój przypadków klinicznych, nauka, yy, to jest coś, co musi być obecne przy kształceniu medycyny, dlatego protestujemy przeciwko uczelniom, które kształcą na poziomie zawodowym, w szkołach, które nigdy nie miały nic wspólnego z medycyną. To jest pójście na ilość, a zupełnie nie pójście na jakość i to odbije się najpierw na tych młodych ludziach, którym ktoś obiecał dzisiaj dyplom lekarza a funduje im w mojej ocenie nieoptymalne w wielu przypadkach kształcenie, choć tu nie można uogólniać, a z drugiej strony na, na pacjentach. No, ale szef resortu zdrowia mówi, że wszyscy, y, którzy się kształcą na lekarza, mają taki sam lekarski egzamin końcowy. Czy to Pana zdaniem wystarczy? Mm, moim zdaniem szef resortu zdrowia zapomina o tym, że lekarski egzamin końcowy dzisiaj jest z bazy pytań. W związku z tym y, nie jest on żadną cezurą ani wyznacznikiem tego, czy ktoś jest lekarzem, czy nie. Lekarski egzamin końcowy, ten z bazy pytań, również nie weryfikuje tego, jak ktoś opanował sposób leczenia. To jest sprawdzian y, wiedzy. Mógłbym się założyć z Panem redaktorem, że że przez miesiąc pan by się uczył do tego lekarskiego egzaminu końcowego, tej bazy pytań i zapewne pan redaktor by ten egzamin zdał, czy byłby pan potem, mógłby pan się określić jako dobry lekarz. Ja bym do pana jako pacjent jednak po tym miesiącu nauki nie przyszedł, także dla mnie ten lekarski egzamin końcowy jest ważny, forma jego wymaga zmiany, nie powinien być z bazy pytań w tej formie, w której jest w tej chwili. Oprócz tego są też inne wyznaczniki jakości kształcenia, a nie tylko jeden egzamin po sześcioletnich studiach. Myślę, że na razie tyle. Myślę, że też nie życzyłbym pacjentom tego, żeby do mnie trafili, bo chyba nie byliby zbyt dobrze leczeni. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, gościem MedExpressu był dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.